Witajcie drodzy kochani. Chciałem w dzisiejszym programie opowiedzieć kilka słów na temat węży i skóry węża. Dlaczego akurat węże? Ponieważ według pomiarów radiestezyjnych skóra węża daje promieniowanie minusowe, które źle promieniuje i źle oddziaływuje na nasze zdrowie. Noszenie butów ze skóry węża, noszenie jakichś pasków ze skóry węża, kurtek ze skóry węża po prostu nam będzie tylko szkodzić. Dlatego uprzedzam Was, drodzy kochani, jeżeli naprawdę ktoś lubi nosić odzież ze skóry, niech to będzie skóra, która nie jest z węża, tylko nie jest z gadów, ale jest po prostu z innych zwierząt, ponieważ skóra z gadów po prostu jest szkodliwa dla zdrowia, źle promieniuje. Tak samo jak same węże, wąż w domu po prostu ma złe oddziaływanie energetyczne, on promieniuje negatywnie. Taka jest już jego natura, taka już jest po prostu natura, z którą się urodził ten gad. On źle promieniuje, jest jego opis nawet w Biblii. I po prostu ja nie polecam ani trzymania wężów w domu, ani używania skóry wężowej, ani używanie cokolwiek, jakiejkolwiek części tego zwierzaka, po prostu tego reptila do różnych celów takich jak ubrania, buty, coś takiego, ponieważ ta skóra wtedy, drodzy kochani, szkodzi, promieniuje negatywnie. Tak żebyście mieli to na uwadze, bardzo Was serdecznie pozdrawiam, tutaj z Emeryty. Polecam nasze odpromienniki, które są na linku pod naszym YouTube'em i do widzenia.